Ale proszę usunąć mechy. Ktoś powiedział lasery? Co? Lasery, yahoo! Cześć, tu Ernest! Wczoraj wieczorem Epic Games udostępniło post na temat turnieju Fortnite. W lesie nowych informacji otrzymaliśmy też wiadomość na temat Brutala. W skrócie, Brutal zostaje w każdym trybie. Doczeka się jednak jednej zmiany w najbliższej aktualizacji. Od aktualizacji 10.10, która będzie w następnym tygodniu, Brutale otrzymają celownik laserowy, który będzie zdradzał dokładną lokację, gdzie trafią ich rakiety. Będzie wydawał też dźwięk, który da znać, że w kogoś właśnie celuje. Nawet jeśli jest za ścianą. Czyli tak, Brutale zostają tylko od następnej aktualizacji, będziemy szybciej wiedzieć o nieuniknionej gorzkiej przegranej od rakiet Brutala. Czy to jest nerw? Trochę, ale to na pewno nie starczy, aby poprawić humor zawiedzionych i wkurzonych graczy Fortnite. Co ciekawe, ta zmiana prawdopodobnie była planowana od początku. Spójrzcie, czy to coś nie wygląda jak laser? Jeśli to rzeczywiście będzie tym laserem, to cóż. Poza tym w tym filmiku chciałbym poruszyć temat punktu zerowego, zmian na mapie oraz postaci, która w tym sezonie prawdopodobnie będzie do blokowania za wyzwania. W moim poprzednim filmiku wspomniałem o tym, że dzięki samemu Fortnite przedwcześnie dowiedzieliśmy się, że w którymś momencie wokół stałego składu i meteoru pojawi się niebieska kopuła, podobna do tej, która jest w wykrzywionym miasteczku. Wygląda na to, że otrzymaliśmy odpowiedź na to, co stworzy tą niebieską kopułę. Mogliście się już u mnie dowiedzieć, że w jednym z hangarów w stałym składzie trwa rozbudowa jakiegoś centrum badawczego. Dzisiaj jest już na ostatnim etapie i okazało się, że w środku ktoś składa nowy generator wyrwy. Będzie on wykorzystywał tą samą technologię co urządzenie, które było w neowykrzywionych. Kopuła, którą stworzy, prawdopodobnie będzie służyła temu miejscu jako ochrona przed meteorem. To chyba jasne, że z czasem ten meteor będzie się zbliżał do Ziemi, więc jakoś trzeba się przed nim uchronić. Jeśli okaże się, że to urządzenie to rzeczywiście kolejny generator wyrwy, to nad stęchłym składem powinna pojawić się kolejna gałąź wyrwy, która została utworzona nad wykrzywionym miasteczkiem. Wyjaśniłem wam kiedyś, że to jest ta sama wyrwa, która była w czwartym sezonie, tylko po prostu to jej mała część. Teraz pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Jeśli chodzi o technologię tworzenia wyrw i punktu zerowego, to jestem pewien, że za tym stoi postać, która przebywała w kapsule w meteorze. Czy to przybysz? To pewnie ta sama organizacja, ale teraz uwaga. Ten przybysz, zamiast od razu uciec do innej galaktyki jak przybysz z czwartego sezonu, postanowił zostać i nam pomóc, uchronić mapę przed powtórką z rozrywki z meteorem oraz naprawić sytuację w neowykrzywionych. Każdy skin w karnecie bojowym to tak naprawdę odświeżone stare skiny z poprzednich karnetów bojowych. Z tego powodu wydaje mi się, że sekretną postacią w tym sezonie będzie najzwyczajniej przerobiony przybysz, czyli pierwsza postać, która była do odblokowania za wyzwania oraz fabularnie, to przybysz rozpoczął ten łańcuch wydarzeń w świecie Fortnite. Jak już mówiłem, to nie będzie taki sam przybysz. Teraz uwaga. Ja strzelam, że tą sekretną postacią będzie damska wersja przybysza. Zrobili to z Driftem, to dlaczego by nie z hitem ekranu z czwartego sezonu, gdzie wszystko się zaczęło. W końcu wiemy, że wszystko co wróciło przez punkt zerowy różni się nieco od tego, co było kiedyś i nie bez powodu. To specjalny ruch w fabule Fortnite. Teraz widzicie stary koncept damskiej wersji przybysza. Nowy skin na pewno nie będzie tak wyglądał, ale pomyślałem, że dostawię. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Wspólnie może ułożymy coś ciekawego. Koniecznie piszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Wyzie Bojowym.